Dzień dobry w studiu wice, wice, wice. Dlaczego wice? Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosieniak kamysz Dzień dobry Polskie pani redaktor, Witam serdecznie. Ludowe. Panie ministrze, weryfikacja świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych co trzy lata, tak jest zapisane w projekcie ustawy. Co to znaczy ta weryfikacja? To, to nie jest nic nowego, bo świadczenia pielęgnacyjne są częścią świadczeń rodzinnych, które są co trzy lata weryfikowane i mogą zostać podniesione, może to podniesienie zostać zaplanowane. A czym się wbędne? różni weryfikacja od waloryzacji? Bo weryfikacja jest decyzją Rady Ministrów w oparciu o wzrost na przykład cen, w oparciu o wzrost kosztów życia i całości funkcjonowania i nie jest ograniczona tutaj jakimś mechanizmem waloryzacji, tylko może, może być dowolna. Ta A waloryzacja? Waloryzacja, no to na przykład mamy waloryzację i emerytur, i tam jest o wskaźnik inflacji 20% wzrostu płac. To taki jest mechanizm waloryzacji przy rentach i emeryturach. Przy świadczeniach rodzinnych, przy wszystkich, dla, dla całej tej puli, na którą wydajemy rocznie 10 miliardów nie ma e, waloryzacji, jest weryfikacja co trzyletnie, najbliższa nastąpi w 2015 Ale dlaczego roku. właściwie tak jest? No to to, to jest, jest mniej korzystne czy bardziej korzystne? No to, to, to zależy. No jeżeli to, to, za trzy co to, trzy lata, znaczy, to, to chyba mniej korzystne, bo rodzice chcieliby waloryzacji corocznej. Ale y, można to rozpisać na, na każdy z y, poszczególnych lat. No, my dzisiaj rozpisaliśmy to na rok 2014, 1000 zł na rękę od maja, 1200 od stycznia 2015, 1300 od stycznia 2016. To, czyli te trzy lata są e, najbliższe zapewnione. W 2015 jest, przypada ustawowy termin weryfikacji. I ja to zadeklarowałem rodzicom, że e, będę zgłaszał podniesienie e, wartości świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 2017 i 2018 do następnego mechanizmu waloryzacji, żeby zachować relacje z minimalnym wynagrodzeniem. Ja to zadeklarowałem z trybuny sejmowej i ja, ja nigdy takich deklaracji poważnych bez podkrycia nie składałem. Wniesiono liczne poprawki, które sprowadzają się do tego, żeby te podwyżki świadczeń były wcześniej tak. niż to jest w projekcie rządowym. Nie ma na to szans i nie ma szans na to, by powiązać wysokość świadczenia na przykład ze średnią krajową, żeby nie zapisywać tego sztywno. Po pierwsze, jeśli chodzi o dojście do minimalnej płacy, został ten projekt przedstawiony w oparciu o realne możliwości budżetu po przesunięciach, których dokonaliśmy. No, taka była, no tak, ale jest taka jeszcze... była nasza propozycja i ona jest wciąż aktualna Średnia i ona, płaca ona, ona, też ona zostanie Propozycja PiSu, żeby to było 50% średniej płacy. 50% średniej płacy pojawiła się taka propozycja, ale my wpisujemy na stałe dochodzenie do tego minimalnego wynagrodzenia. Nie, są też proporcje powiązane z minimalnym, to mogłoby zablokować wzrost minimalnego wynagrodzenia i wtedy by świadczenie też nie wzrastało. Myślę, że ten mechanizm, który zaproponował. Ja to, to mogłoby zablokować wzrost no, minimalnego. No, no, no wynagrodzenia. Mogłoby, To też jest oczywiście decyzja i Komisji Trójstronnej i Rady Ministrów, ale jeżeli jest dużo rzeczy podwiązanych pod minimalne wynagrodzenie, no to wtedy ochota ministra finansów. Do podnoszenia tego minimalnego wynagrodzenia jest coraz mniejsza. Więc no dobrze, a podwiązanie ja uważam, pod średnią. To, to, to już troszkę inaczej wygląda, bo średnia nie jest mechanizmem ustawowym, tylko jest mechanizmem wynikającym z wolnego rynku. Ja jestem w tym wypadku dalej zwolennikiem zapisania tych kwot, pokazywania, jakie te kwoty będą nawet 3 lata do przodu i, i ja się tego, tego to deklaruję i tego się podejmuję. No tak, ale te 3 lata do przodu. Minimalna płaca może być. Wyższa niż, a może być... niż to wynika z tego, co jest no. zapisane teraz, a właśnie operowali Państwo, mm -hmm. rozmawiając z rodzicami. Minimalny ja właśnie Minimalnym wynagrodzeniem. Pamiętajmy, że przy tych świadczeniach, to mówimy o tych kwotach na rękę, czyli o kwotach netto 1000, 1200, 1300. Od tych świadczeń też nie jest pobierany podatek, tak jak jest od minimalnego wynagrodzenia. Więc ta relacja dojścia do minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku jest spełniona według też tej naszej prognozy wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ona może oczywiście się zmienić, bo tutaj decyzje mogą być różne. Do, do, dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Więc może, może być tak, no dobrze, że to ale będzie żeby, więcej, może żeby, być, że będzie trochę mniej, będzie ta możliwość w roku 2015 zweryfikować e, tą wysokość i nawet w 2016, jeżeli by było więcej Ale dobrze, ale nie ma, nie ma już szans na podpisanie się pod tą propozycją Prawa i Sprawiedliwości, żeby to powiązać z płacą średnią, co się wydaje, dosyć logiczne. Myślę, że i korzystne z, dla rodziców. Czy nie ma w systemie świadczeń rodzinnych powiązania ze średnim wynagrodzeniem. W, wszystkie świadczenia rodzinne, bo mamy naprawdę no, kilka milionów osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. To nie tylko dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale dla rodzin wielodzietnych, dla tych, którzy są w trudnej sytuacji i tam jest mechanizm weryfikacji. Czy znaczy, to nie jest tylko zmiana, nie możemy zmienić w jednym obszarze jednego Trzeba świadczenia? Czy by to wszystko zmienić? Byłoby, znaczy, no, no, byłaby tutaj duża niespójność. A jest spójność pomiędzy świadczeniami dla. E, Wys wysokość jest dzieci. różna. Wysokość jest różna. Nie mówię o wysokości, tylko o mechanizmach. Mechanizmy uh -huh. ich podnoszenia. No, so, e, wysokość świadczeń dla. E, no dobrze, ale gdzieś jest, jest powiedziane, że musi być spójność. No, nigdzie nie jest powiedziane, no że musi być spójność, ale no w mechanizmach waloryzacji, w mechanizmach weryfikacji no moim zdaniem powinna być tutaj spójność podnoszenia na takich samych zasadach. No dobrze, ale jakby nie było spójności, to nie jest do nie zaskarżenia na, znaczy, no, w Trybunale Konstytucyjnym. Pewnie nie, jest, przykład, pewnie, no nie jest, pewnie nie jest, pewnie nie jest. Ja nie, nie, nie posługuje się tutaj wartością konstytucyjną tego uprawnienia, tylko... No tak, ale ja się posługuję, ty... bo tak myślę, czy nie można złamać reguł, jak, jak jest taka Potrzeba. Ale ja troszkę nie rozumiem tych obaw do końca, mówiących o tym, że nie będzie podnoszenia tej płacy, te, tego świadczenia. No ale co bo, pan bo, bo my, my napisaliśmy bardzo wyraźnie. Pan powiedział rodzicom nie rozumiem tych obaw, ale rodzice jednak mówią, że oni tylko zawieszają protest, że oni nie kończą ja, ja go z Chęcią zapraszam rodziców, inne grupy do dyskusji na temat całego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, bo my się ograniczamy dzisiaj do dyskusji o wysokości świadczenia, a jest wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, w likwidacji barier, w turnusach rehabilitacyjnych, chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, wszystkie miejsca dziennego pobytu tu. Naprawdę no dobrze, to jest to, ale ogromny to jak system. to jest, jeżeli, jeżeli rodzice A? mówią, że turnus rehabilitacyjny kosztuje 4,5-5 tysięcy nie. złotych. To, to, średnia cena turnusu to jest około 1500 złotych. Są mówisz, że, że to słabe są te turnusy i tam się w ogóle niczego nie zyskuje. To co, te, te, pięć, te za 5 tysięcy to, co, to są takie typu turnusy typu SPA? Nie, znaczy nie wiem, nie, nie jeździłem na takie turnusy. Jak prosiłem o sprawdzenie średniej ceny turnusu, to wychodzi ona 1500 zł. Oczywiście pewnie można znaleźć turnus za 4 czy 5 tysięcy złotych. Czyli co, rodzice przelicytowują? Nie, 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 nie chciałbym też pewnie tak powiedzieć, no bo oni mogą mieć różne doświadczenia różnych chorób i różnych z, takich zaawansowanych etapów funkcjonowania z dzieckiem niepełnosprawnym, ale można znaleźć na pewno dużo tańsze niż za 4000 turnusy rehabilitacyjne i jest dopłata do tego turnusu do wysokości 1300 zł dla osoby niepełnosprawnej i około 600-700 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. A dlaczego świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są wyższe w tej chwili, znaczy, będą wyższe na pewno niż dla opiekunów osób dorosłych? One to, to zróżnicowanie było już wcześniej, ja cofnijmy się do roku 2004, gdzie w ogóle. Było zróżnicowanie wcześniej, wo... wcześniej ale teraz jest w... protest, gdzie Dobrze. domagają się, żeby je zrównać wcześniej w ogóle nie było świadczeń dla osób dorosłych, niepełnosprawnych No i przez osób... ostatnie miesiące nie I było. Nimi się zajmujący Nie, przez ostatnie miesiące były, tylko był ograniczony progiem dochodowym, bo był specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. Po spełnieniu warunku progu i rezygnacji z zatrudnienia można było się o to świadczenie ubiegać. Ja mówię o latach wcześniejszych, bo dopiero od 2009 roku jest jakiekolwiek świadczenie dla dorosłych opiekunów, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wcześniej to było tylko świadczenie dla dzieci. Później też były te różnice, no bo rządowe programy trafiały właśnie dobrze, ale do dlaczego? dzieci. No to już nie wracajmy do historii. Dlaczego to nie jest równe? Nie powinno być równe? Bo no. rozumiem, że zadaniem Pana, zdaniem rządu nie powinno być równe. Po pierwsze, teraz mamy dwie ustawy dotyczące podniesienia świadczeń pielęgnacyjnych dla dzieci i wypłaty zaległości, to jest około pięciu tysiąca dla dorosłych, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. To są te, te dwa zagadnienia. Model docelowy, taki całościowy, też będzie przedstawiony w najbliższym czasie i to też wynika z tej dyskusji w parlamencie i z różnych relacji. Czy jest różnica w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia? które no, w większości nie mogło wypracować żadnego, żadnej renty emerytury. No i na pewno taka różnica jest. Oczywiście widzę te przypadki pośrednie, gdy ktoś... Kończy na przykład 25 no jest życia 26-27. To, to już się zmienia status. Tu bo się to już jest... zmienia zmienia status, też nie miał szansy na I co wypracowanie. Teraz? Na razie jest ta propozycja 520, ale tu na pewno trzeba to uregulować w takim No, Ale no się, bo to jest, w w ogóle absurdalne. W to jest To jest absurdalne. W żeby, żeby osoba od początku niepełnosprawna. Później stając się osobą dorosłą. Yy... Ale nie, od początku niepełnosprawna, jak staje się dorosłą, to ona utrzymuje tak? dalej te świadczenia. Tak, Aha. to nie. To, tutaj jest wiek powstania niepełnosprawności decydujący. Jeżeli ona, ta niepełnosprawność powstała do 18 czy 25 roku życia, to później idzie się cały czas świadczeniem pielęgnacyjnym. Inaczej jest z niepełnosprawnością, która powstała później. Ale potrzebne są na pewno tutaj, jest okrągły stół yy, i całościowe, całościowe regulacje. A dlaczego daje. nie może sięgnąć do funduszu pracy, żeby podwyższyć te świadczenia? Bo fundusz pracy nie jest. Najlepszym miejscem na realizację polityki rodzinnej? Po pierwsze. No dobrze, nie, nie a, tak... a lasy państwowe są najlepszym nie miejscem? Ta, nie tak, da... lasy państwowe miały nadwyżkę. Fundusz Pracy, nie tak dawno skończyliśmy spłacanie kredytu zaciągniętego na początku tego wieku Ale... na rzecz aktywizacji zawodowej, na rzecz wypłaty zasiłku. Bo fundusz Ale pracy panie stracił swoją płynność. Ile jest zamrożonych pieniędzy w Funduszu Pracy? Przecież pan walczył z ministrem 5, Rostowskim 5, o odmrożenie. Tak. No i co? Część się udało odmrozić, bo jak był rok 2012 to wtedy na aktywne formy walki z bezrobociem było wydawane 3 400, 3 miliardy 400. Teraz jest 5 miliardów wydanych. Do tego dochodzi około drugie 5 miliardów na zasiłki dla bezrobotnych. Więc tych wydatków z roku na rok jest dużo. Jeszcze nie tak dawno ta rezerwa na Funduszu Pracy była dużo wyższa, około 10 miliardów. Ja, ja nadal nie rozumiem, dlaczego to nie jest najlepsze miejsce. Ponieważ Jeżeli Fundusz Pracy, a rodzice chcą i opiekunowie uznania, Dobry. że oni wykonują zawód, że to jest ich zawód, tu, czyli praca. Na, jest to na, praca zawodowa. Najważniejsze było przy uznaniu odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i to się odbywa. Na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne składki od świadczenia pielęgnacyjnego są odprowadzane i to jest ten wymiar uzawodowienia bardzo praktyczny, bo daje gwarancje emerytalne. Ale przy każdym zatrudnieniu jest potrzebny też stosunek pracy. Tu nie nie możemy nawiązać no stosunku pracy, bo wchodzi kodeks pracy, ośmiogodzinny dzień Do funduszu pracy wracając, to te pieniądze zamrożone tak sobie leżą i co one robią? One nie mogą być wykorzystane na inny cel niż jest zapisany w ustawie, czyli na e, rzeczy związane z promocją zatrudnienia, z wypłatą no tak, zasiłków i innymi rzeczami właśnie te, zawartymi. Właśnie ta część zamrożona, dlaczego ona jest zamrożona? Dlaczego jest zamrożona? Bo, to, bo na podstawie e, decyzji Ustawy, która obliguje nas do zmniejszania i bycia w procedurze nadmiernego deficytu, no, minister finansów nie chce uruchamiać całej tej kwoty, żeby nie wzrastał deficyt wydatków. Panie ministrze, powiedział pan, że pan tak jak premier wybrał już i zostaje pan w ZUS-ie, ale, ale premier nie miał wyboru. On musi zostać w Zusie, bo urodził się 22 kwietnia 1957 roku. No, premier mówił o swoim wyborze na pewno ideologicznym w tym względzie i, i bo to, to jest warte też do przekazania, jeżeli o to był pytany. No, no, ale i, i ja, ja wybieram Zus. Ludzie i, byli i tutaj podzieleni, Wcześniej mam jeszcze na trochę początku, lat do, do odkładania. Na, na początku emerytory. ludzie byli podzieleni, bo część mogła wybierać, część nie. No, ja a, nie teraz mogłem też, na są, a teraz też są podzieleni bo część ludzi już nie może wybierać, jeśli mają 10 lat lub mniej do emerytury. Bo wchodzimy w ten, w tak zwany suwak bezpieczeństwa, żeby te wahania na rynku finansowym nie spowodowały, że emerytura będzie dużo niższa przez załamanie na giełdzie. Jest to myślę, bardzo racjonalny mechanizm stopniowego przekazywania środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS-u, który będzie wypłacał dożywotnią emeryturę na 10 lat przed emeryturą. To na koniec króciutko. czy Pan chce być w Parlamencie Europejskim? Startuje się w wyborach po to, żeby je wygrać. Ale chce pan być w. Parlamencie? Czy tak. chce pan, żeby PSL dostały się do parlamentu, a pan jest przynętą? Przede wszystkim idziemy z silnymi listami w całym kraju po to, żeby był dobry wynik. Ale nie mamy wynik. czasu, więc musi pan powiedzieć zero-jedynkowo. Mówię pan zero do Parlamentu Id Idę po to, żeby wygrać te wybory i dla psl i dla siebie. Dziękuję bardzo. Minister Pracy i Polityki Społecznej dnia. Władysław Kosiniak, Kamysz Beata Michniewicz.